trenujemy, przykładamy się do tych imprez, zawsze jedziemy tam z dużą motywacją i walczymy o swoje. Ale tak naprawdę skoków dal nie byłaś faworytką, tam jechałaś z trzecim wynikiem, a rekord życiowy niesamowicie wyśrubowałaś. Tak, właśnie to zwycięstwo w dal dosyć niespodziewane, bo nie jechałam tam jako faworytka. Poziom konkursu też był kosmiczny, więc bardzo się cieszę, że udało mi się poprawić o tyle życiówkę i zdobyć złoto. A w trójskoku, jak jest faworytem i z taką dużą przewagą, jeśli chodzi o rekordy życiowe i wyniki w danym sezonie, trudniej się startuje? Sam start nie wywołał u mnie jakiegoś wielkiego stresu, startowałam bardziej na luzie. Chociaż po tym, jak właśnie konkurs przesunął się o prawie 40 minut, takie te emocje całkowicie opadły. No i myślę, że wynik pozostawia wiele do życzenia, ale najważniejsze, że jest medal. No właśnie, bo 12,46 to jest prawie pół metra bliżej od twojego rekordu życiowego. To właśnie wynikało z tego opóźnienia konkursu? Tak, właśnie myślę, że przez to przesunięcie konkursu to wszystko tak się potoczyło, że cała ta właśnie atmosfera tak ucichła, emocje opadły. Myślę, że gdybyśmy wystartowali normalnie, to wynik byłby o wiele lepszy. Można powiedzieć, że ten weekend jest dla ciebie trochę słodko-gorzki, bo z jednej strony dwa złote medale, dwa tytuły mistrzyni Polski skoków dali w trójskoku, a jednocześnie rywalka przeskoczyła cię w drodze do Mistrzostw Świata U20 i akurat nie pojedziesz na tą imprezę pomimo minimum. No z jednej strony trochę szkoda, że nie pojadę, bo na pewno byłoby to niesamowite doświadczenie wystartować w tak prestiżowej imprezie, ale z drugiej strony myślę, że przydaje mi się taki właśnie odpoczynek i fizyczny, i psychiczny i wejdziemy z pełną motywacją i nowymi celami w przyszły sezon.